Siema, wracamy do Speedrana. jak wiecie przez, w ostatnim czasie tego speedruna za dużo nie było, ale wydaje mi się, że w szachowym świecie działo się na tyle ciekawych rzeczy, że nie jesteście nam mnie źli. E, natomiast wiecie, Whitehre 2115, ranking jest wbity i lecimy sobie z tym dalej. Także, e, także spoko, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie, zobaczymy, ile partii zostanie rozegranych. Natomiast tak jak wam wspominałem wcześniej, e, w jednym z poprzednich filmów była do wygrania ta oto książka, czyli Gary Kasparow, ostatni bastion umysłu z podpisem e, Jana Krzysztofa Dudy. Książka, którą zdobyłem po moim Udziale w kanale sportowym. Powiedziałem Wam, że dam ją komuś, wyślę ją komuś, kto napisze jakiś fajny komentarz o tym, czego więcej chcielibyście widzieć na kanale. Wiele komentarzy było bardzo fajnych, miałem problem z tym, żeby wybrać. Natomiast, koniec końców, po rzetelnej analizie, zdecydowałem się wybrać ten oto komentarz, który pojawi Wam się teraz, także. Wielkie dzięki za wszystkie komentarze Ty najlepiej, który zwyciężyłeś, odezwij się do mnie, czy to poprzez Discorda, czy to przez maila. Zweryfikujemy sobie wszystko i wyślę Ci książkę, także dzięki wielkie dla wszystkich no i tak jak pewnie zdążyliście się domyślić, na kanale będzie trochę więcej o końcówkach, a także planowałbym zrobić serię na temat debiutów. Będzie to coś w tylu wiecie, debiut w 20 minut, Tomek jest kółka. Więc dajcie znać w komentarzu, jaki debiut chcielibyście zobaczyć na starcie. A propos jeszcze debiutów tradycyjne, przypomnienie, szachomania.pl możecie tam znaleźć dwa kursy na temat obrony francuskiej oraz Londona. Będą tam też różne nowe rzeczy, to już kwestia tygodni, aczkolwiek teraz już lecimy do Sedruna. Także szuka mi Gireczki. Gramy do pięciu przegranych partii. Jak widzieliście, przegrałem jedną partię, zremisowałem ostatnio jedną partię. No i teraz gramy z panem z Hiszpanii. E, ranking 2044. No i jako, że ostatnio nagrałem kurs Londona, no to zagram sobie też obronę francuską, żeby pokazać wam, jak można tego typu pozycje grać. No i przeciwnik tutaj zbił. Ogólnie gdy przeciwnik bije w ten sposób, to to jest rzecz, z której ja z, z tego powodu właśnie zrezygnowałem trochę z grania obrony francuskiej, ponieważ struktura jest bardzo symetryczna. Ja nie jestem fanem, aczkolwiek jak najbardziej można to grać. Tutaj czarne już mają wyrównanie. Pionek na A3 nie był potrzebnym ruchem. No i teraz ja gram po prostu pozycję z tempem więcej, także to, co będę chciał zrobić, to wyprowadzić swoje figury. I ktoś z Was może sobie pomyśleć, dlaczego nie wyprowadziłem skoczka na F6, skoro to jest bardziej logiczne. Bo chodzi mi teraz o to, że ja będę chciał yy, zagrać goniec powiedzmy na E6, skoczka wyprowadzić, hetmana wyprowadzić i zrobić długą roszadę. To jest rzecz, którą ja osobiście preferuję, jeżeli chodzi o wymiennego Francuza. Czyli ustawiam sobie hetman d7 i jak teraz przeciwnik zrobi roszadę, to ja mogę zrobić długą roszadę od razu. Mogę też nawet już myśleć o jakichś strzałach, ale raczej co do zasady wolimy zabezpieczyć króla, także ja gram jeszcze teraz roszada. No i mój plan jest taki, będę chciał pchać te pionki. I w jakiś sposób zdobyć tutaj yy, dużą przewagę na skrzydle. Pierwsza rzecz, o której, na którą warto się nad którą warto się zastanowić, to jest oczywiście zbicie na h Ja biję, przeciwnik bije, ja biję. Tylko problem jest taki, że żeby święcić figury, musimy być tego pewni. A ja tutaj pewien nie jestem. Być może to wygrywa, być może to już teraz wygrywa, ponieważ będą groziły jakieś złe rzeczy. Ale problem jest taki, że gdy przeciwnik ma skoczka tutaj, to co, co do zasady. On jest dobrym obrońcą króla, o tym wielokrotnie wspominałem, więc zagram ruch F6, bo chcę zagrać G5 i G4. Więc no przeciwnik nie gra tutaj najlepiej. Tutaj muszę przyznać, że nie jest to najlepsza gra ze strony przeciwnika, ponieważ nie stwarza on mi żadnych takich realnych problemów. Oczywiście może zagrać C4 i teraz znowu nie powinienem skupiać się jedynie na tym, co... Ja chcę zrobić, bo ja chcę zagrać ruch G4. Tylko, że jak ja zagram ruch G4, to przeciwnik to zbije, ja to zbiję i przeciwnik zagra C5, przez co stracę gońca. Mój gońc tutaj jest trochę przyblokowany. Oczywiście nie chcę tego bić, bo jak przeciwnik to zbije, to będzie mieć otwartą linię dla swojej wieży. Więc myślę, w jaki sposób mogę się uratować. I. Jak on zagra C5, to ja chciałbym odejść swoim gońcem gdzieś. No i mam dwie opcje. Mogę zagrać po prostu skoczek F5 i atakować mu tego gońca. To jest spoko. Mogę też zagrać ruch skoczek G6, który wydaje mi się jeszcze trochę lepszy. Ten skoczek gdzieś tutaj będzie mógł sobie w przyszłości wejść. A po ruchu C5 ja mogę zagrać albo gońcem do tyłu, albo mogę zagrać goniec F4. Wydaje mi się, że gońc F4 będzie ciekawe, bo jak teraz oponent zbije ja to zbiję. To mój skoczek, który wcześniej był tutaj taki trochę średni, teraz będzie bardzo aktywny. Przeciwnik dalej mnie próbuje atakować i to jest taka sytuacja, w której obaj siebie atakujemy. No i kto wygra, ten wygra. Więc ja gram tutaj G4. Teraz jak przeciwnik zbije, to ja najpierw biję tutaj, żeby on nie miał możliwości zbicia tutaj, tutaj i, i, i zbicia mi e, tego gońca. Przeciwnik mnie dość mądrze atakuje, więc wycofuje się, i to może wyglądać na to, że kurde, przeciwnik mnie bardzo mocno tutaj leci tymi pionkami, ale na dobrą sprawę on niczym tutaj na pierwszy rzut oka przynajmniej nie grozi. No i teraz znowu muszę się zastanowić, w jaki sposób rozwijać swój atak. Przede wszystkim taką najbardziej logiczną rzeczą, o której ja bym tutaj sobie myślał, to jest zagranie ruchu skoczek H4. Po to, że koń skoczek jest związany, no i moż, mogą być jakieś kłopoty. Natomiast ruch C6 może być kiedyś jakimś problemem dla mnie, więc wolę najpierw zejść sobie Hetmanem. Żeby po c mógł to, móc to zapchać, a przy okazji z tempem atakuje mu tego pionka. On go obronił, ale zauważcie, że teraz mogę zagrać skoczek H4 i tak jakby upiekłem dwie pieczenia na jednym ogniu. Bardzo możliwe, że trzeba było to zagrać troszeczkę wcześniej, ale ja lubię być bezpieczny. No i teraz przed przeciwnikiem bardzo duży dylemat. No bo może wrócić, ale wtedy straci pionka. Może odejść Hetmanem, ale wtedy ja będę chciał zbić na f3, no i będę kolejne figury doprowadzał do jego króla. A zdecydował się zagrać ruch król f2, który jest na pewno ciekawy, ale nie jestem przekonany, czy on jest akurat bardzo mądry, ponieważ ja to mogę zbić. No i teraz moja idea jest taka, że wokół jego króla powstało dużo takich słabych pól. Więc wchodzę: Hetman h2, het, Hetman h3, grożę mu matem. No, i nie wiem, czy on ma jakąkolwiek obronę przed tym, jakąś sensowną. No zagrał tutaj. No, nie wiem, bardzo dziwne zachowanie ze strony przeciwnika, z tego względu, że to była taka easy gierka. Zauważcie, że ja nawet nie miałem za wiele, co tutaj tłumaczyć, bo ja po prostu gościa atakowałem i jego atak zatrzymał się na piątej linii w zasadzie. Niczym mi tutaj nie zagroził w żadnym momencie partii. Natomiast teraz ja mogę sobie wybrać, czy ja wolę zbić tutaj. Czy wolę zdobyć Hetmana, ale chyba wolę zdobyć Hetmana. Obyśmy w życiu mieli tylko takie wybory, nie? że czy chcemy zdobyć wieżę, czy Hetmana. Teraz atakuję też tutaj, atakuję tutaj. No i jakoś trzeba tego oponenta wykończyć. Zauważcie, że moja wie, moje dwie wieże nic tutaj nie robią, więc wolę sobie wprowadzić kolejną figurę do gry. Aha, nie wiem, czy pamiętacie. Taka mała dygresja, że w poprzednim odcinku Speedrana trafiłem na Polaka Rodaka, który oszukiwał. I dostał już Bama. Smutne. Nie oszukujcie. No dobra, koniec E2. Wycofam się tym Hetmanem. Myślałem o takim ruchu jak wieża G2, ale wtedy on i tak zagra wieża F1. Wolę tego Hetmana mieć na spokojnie, ponieważ to też jest taki element, o którym warto pamiętać. Gdy mamy przewagę, my nie musimy wygrywać od razu. Nikt nam nie da dwóch punktów stylu za to, że wygraliśmy w 3 ruchy, a nie w 13 ruchów. To, co będę chciał zrobić tutaj, to po prostu się ustabilizować. I doprowadzać kolejne figury do ataku. Zauważcie, teraz wchodzi mój skoczek i on musi jakoś się bronić. Zaraz, być może wejdzie moja kolejna wieża. Bardzo dużo problemów wokół jego króla się tutaj pojawia i nie jest łatwo tego po prostu bronić. Kolejna figura wlatuje. No i on oczywiście cały czas może tutaj starać się bronić, ale w pewnym momencie jest przekroczony taki, taka wiecie. Ten moment krytyczny, gdzie moje figury są albo po prostu dużo silniejsze od jego figur, tak jak tutaj w przypadku, no on ma gońca, a ja mam hetmana, albo po prostu mój hetman jest w stanie porozciągać tę, um, tę całą szachownicę i gościu ma lipę. Więc teraz znowu, tutaj mogę jeszcze wywierać presję poprzez wieża G3 i to jest w sumie dobry ruch. Innym ruchem jest skoczek G3, który też mi się podoba i plan jest taki, że albo wymienię tutaj, albo wejdę tutaj. Natomiast z tego wszystkiego bardziej podoba mi się jednak wieża G3, dlatego że jak on to zbije, to mamy dokładnie to samo, co chciałem osiągnąć wcześniej, ale jednak mimo wszystko wymienię jedną parę wież dodatkowo. Natomiast tak przeciwnik nie zbije, no to moja groźba jest taka, że ja zbiję, przeciwnik zbije i zbije na E3. I nawet jakby zagrał wieża E2, to ja mam skoczek C4 z szachem. Także tutaj no, pozycja przeciwnika się sypie, i najczęściej, gdy ta pozycja zaczyna się sypać, to w pewnym momencie mamy możliwość jakiegoś uderzenia. Czy mamy tutaj możliwość uderzenia? Mamy. Ponieważ zdublowaliśmy dwie ciężkie figury na jednej linii, przeciwnik pobronił punkt na E3, ale nie miał jak obronić punktu na D4. I tutaj nastąpi bicie. Oczywiście przeciwnik nie może tego zbić, bo straci tutaj i straci wieżę, więc prawdopodobnie odejdzie wieżą, ale wtedy zbije. No i koniec końców, ok, odszedł tutaj, nie ma to żadnego znaczenia. Zagram sobie D4. No, i nie powinienem mieć tutaj już żadnych problemów. Także dość easy partia. Zobaczymy, czy oponent będzie decydował się grać do końca, czy będzie grał do mata. Wygląda na to, że ambitnie walczy. W sumie ma jeszcze wieże, więc może próbować. Jak widzicie, zawodnicy na rankingu 2000, 2050, 2100 zdarza się, że przegrywają te partie dość łatwo. Więc lecimy dalej. Graliśmy obronę francuską czarnymi. Jak nastąpi, jak się, jakby się zdarzyło, że grałbym białymi, to oczywiście zagrałbym Londona. Dobra, i przeciwnik gra tutaj D4. No dobra, zagram moją główną broń aktualnie, czyli D4, D5. Jakby zagrał C4, to ja planowałem grać C6. Natomiast tutaj gonie C4, teraz pamiętajcie, można zagrać H5. To jest słaby ruch, ale to jest pułapka na londoniarzy. No i tutaj oponent w nią nie wpadł. Pułapka wygląda w ten sposób, że po E3 zdobywamy figurę ruchami E5, G5, H4. Natomiast skoczek F3 tu jest dobry, więc gram sobie na jej normalnej świecie. Gramy w ogóle z panem z Filipin, jeśli dobrze kojarzę, zgadza się. No i tutaj będę wyprowadzać figury. Ruch H5 nie jest mi w żadnym wypadku tutaj potrzebny. No i dlatego nie powinniście grać na tę pułapkę, ale wiecie, to jest speedrunik na luzaku. Więc dalej będę kontynuować swój rozwój. Mój plan jest taki, żeby zagrać C6, wyprowadzić sobie gdzieś tego gońca, no i nie mieć żadnych problemów, miejmy nadzieję. To, co też jest ważne, jeżeli chodzi o taką obronę słowiańską, że bardzo często zanim ruszymy tym gońcem, to chcemy zabezpieczyć jakość tego pionka, dlatego tutaj gra się ruch A6 znaczy nie w tej konkretnej pozycji no tak nikt nie gra. Natomiast c5 też jest ciekawym ruchem. Przeciwnik powinien chcieć wejść do tej dziury. Także ja wyprowadzam figurę i po skoczek a4 ja zagram skoczek b6, żeby to kontrolować. No i okej, okay, skoczek a4 też dobry ruch. Przeciwnik mi to atakuje, no i zawsze ja mam ten dylemat. Znaczy, powinniśmy mieć ten dylemat. Czy chcemy oddać gońca w zamian za skoczka, czy nie chcemy? Ja raczej nie chcę, więc się wycofam. I ten goniec tutaj oczywiście wygląda brzydko, ale ten skoczek też nie wygląda najpiękniej na świecie, więc wyprowadzam sobie resztę figur. Gdyby nastąpiło Hetman b no to ja tutaj będę chciał zagrać wieża A7. Taki dziwny ruch. Tutaj muszę przyznać, że przeciwnik gra póki co. Wydaje mi się, że same najlepsze ruchy. I przez to, że mam zagrane H5, to nie jestem jakoś bardzo skory do zrobienia roszady, więc spróbuję uderzyć na drugim skrzydle. Zagram B6, nastąpi bicie, bicie, ewentualnie wyprowadzę sobie Hetmana. Natomiast po ruchu B4 będę mógł myśleć, czy wolę to zapchać i po prostu trochę bardziej się dusić, czy będę chciał zagrać jakieś A5, czy będę chciał zagrać B5, czy będę chciał to zbić. Bicie raczej tutaj nie wchodzi w grę. Po ruchu bez. B3... OK, to w sumie taki ciekawy ruch, nie brałem go pod uwagę, więc teraz to na pewno to bije. I gdy przeciwnik by to zbije pionkiem, właśnie, no to mam otworzonego gońca. Ponadto ten pionek może okazać się być słaby, więc od razu staram się go atakować. Rzeczą, która niezależnie od tego, czy jesteśmy na poziomie 2000, czy jesteśmy na poziomie 2300, czy 2600. Chociaż i oczywiście życzę Wam, żebyście kiedyś byli na poziomie 2600, to jest to, że gdy przeciwnik ma jakąś słabość, to chcemy ją atakować. Nie za, po prostu. Tak działają w dużym skrócie szachy. No i teraz, gdy trochę rzeczy się wyjaśniło na drugim skrzydle, no to ja mogę sobie zrobić spokojnie roszadę. No i mam mały problem w tej pozycji, wynikając z faktu, że mój goniec wygląda totalnie głupio tutaj. I chciałbym coś z nim zrobić, ale nie mam gdzie nim odejść. I to jest mój problem. Więc przeciwnik będzie chciał zagrać b4. Zagram sobie taki śmieszny ruch, wieża C8, po to, że skoro i tak przeciwnik mnie przegoni, to ja już wolę mieć wieżę w grze, żeby ta wieża nie była blokowana przez mojego hetmana. Przyznam szczerze, że nie jest to do tej pory najlepsza partia w moim życiu. Stoję tu na pewno źle, więc muszę szukać jakiejś możliwości gry aktywnej, bo zauważcie, że moje figury nie mają się gdzie ruszać po prostu. No, czasami tak wyjdzie. No, nie zagrałem tego najlepiej, może się nie skupiłem. Moje figury nie stoją najlepiej, więc co robić w tego typu sytuacji? Ja chciałbym zagrać koniem tutaj, bo wtedy ten skoczek byłby atakowany, mój skoczek byłby na d5 silny, mój goniec mógłby gdzieś tutaj wejść, więc wolę oddać jednego pionka. I zagrać na tak zwaną aktywność, yy, niż pozwolić przeciwnikowi, żeby mnie tutaj dusił. Oczywiście przeciwnik nie musi tego przyjmować, prawdopodobnie najlepszym ruchem jest tutaj zagranie E4 i ja dalej będę musiał yy, martwić się o to, w jaki sposób tutaj grać. Natomiast, ok, przeciwnik to zbił, więc ja gram skoczek D5 zgodnie z planem, atakuję to, ale atakuję też tego pionucha. Więc istnieje jakaś tam szansa, że przeciwnik tutaj się pomyli. Gdy zagra na przykład taki ruch, to ja mogę zagrać skoczek F6. Przeciwnik nie bardzo ma gdzie wtedy odejść. Musiałby odejść tutaj i uważać na jakieś strzały od gońca. Przeciwnik w ten sposób obronił. Ok, no to to, to jest akurat dobre. I cóż ja powinienem robić tutaj dalej? Wydaje hmm. mi się, że dobrze jest to zbić. Z tego względu, że teraz już mam coś takiego, ja lubię mieć w szachach coś takiego namacalnego. Że okej, okay, mam pionka mniej, przeciwnik prawdopodobnie stoi lepiej, ale przynajmniej mam parę gońców. Przynajmniej jak ktoś się mnie zapyta, drogi Tomku, czemu tutaj stoisz lepiej? Albo czemu stoi. Jakie masz plusy w tej pozycji, to ja przynajmniej będę mógł powiedzieć, że mam parę gońców. Yy, więc ta para gońców na pewno mi się przyda. Widzę też, że. Yy, przeciwnik może zagrać ruch skoczek B6, ale ja wtedy gram skoczek D5 i jest podwójne uderzenie. Przeciwnik to będzie musiał zbić, więc mój skoczek na D5 tutaj będzie bardzo silny. Także nie, nie podstawiłem widelek. Yy, przeciwnik tutaj robi, yy, przeciwnik tutaj gra w ten sposób, więc ja gram na luzaku totalnie. I moje figury w mojej ocenie stoją dobrze. I teraz... Kwestia tego, w jaki sposób będę w stanie to wykorzystać. Jedna z rzeczy, o której warto jest pamiętać, to dostrzeganie takich problemów, powiedziałbym, w koordynacji u przeciwnika, ponieważ zauważcie, że ja mogę zagrać król H7. I na pierwszy rzut oka to jest głupi ruch, on nic nie robi. Ale po pierwsze, gdy kiedyś ruszę tym pionkiem z jakiegoś powodu, to mój pionek tutaj nie będzie wisiał. Ograniczam trochę bardziej jego skoczka, tak bardziej po ludzku mówiąc. Natomiast druga rzecz, która jest ważna, to grożę ruchem goniec H6. I oponent po prostu musi na to uważać. No nie, nie, nie uważa. Yy, więc chyba goniec H6 tutaj może być silny. Trzeba jeszcze trochę po policzyć, ponieważ pogoniec goniec H6 Hetman C2, jak ja zbiję, to przeciwnik ma goniec D3. I jak ja zbiję, on zbije. Mogą być kłopoty. No i jeszcze to mi może wisieć. Mogę też to zbić, na dobrą sprawę. Goniec bije d4, tylko że on odejdzie i nadal mam problemy. Więc wydaje mi się, że takim optymalnym podejściem będzie zagranie tu. Przeciwnik jak odejdzie, to ja biję i przeciwnik jak spije, to ja spokojnie odejdę sobie króle. I nie powinienem mieć tutaj problemów. Okej, okay, więc wierzę w siebie, wierzę w swoją taką, nazwałbym to intuicję szachową. I wydaje mi się, że to odda. Tutaj jeszcze dodam, bo to też jest taka rzecz, którą warto jest zauważyć w tym momencie, że po ruchu, jak on by na przykład teraz zbił, to wtedy ja mogę to zbić, bo grozi mu zbicie Hetmana, więc on wtedy odejdzie Hetmanem, ale ja mam skoczek F4 z obroną tego punktu i tego punktu. Także powinno tutaj wszystko się kleić. No i nadal nie jestem przekonany, czy ta pozycja dla mnie jest wygrana. Prawdopodobnie nie jest, ponieważ przeciwnik będzie mieć tutaj dużo ataku, ale po ruchu mówię, goniec G3, ja będę chciał najnormalniej w świecie sobie odejść i liczę... Okej, okay. nie zdecydował się na to. Trochę to dziwne, bo tak jakby część jego gry wydawało mi się, że polega właśnie na tym, żeby zrobić tego kombosa, natomiast on się na niego nie zdecydował. Teraz mam taki ładny ruch, jak... Bicie na B4. Tylko, że znowu muszę trochę uważać, no bo jak ja zbiję na B4, nastąpi bicie, ja tutaj biję z szachem, atakuję to, atakuję to. Tylko po tym biciu przeciwnik może tutaj zbić. Ja zbiję, on zbije tutaj, ale wtedy ja znowu mam to i to. Więc skoczek B4 wydaje się być bardzo silny, i wydaje mi się, że to y, powinno wygrać partię, o ile wszystko tutaj dobrze widzę. Ponieważ gdy przeciwnik wyszedł bardzo mocno pionkami to ja jestem w stanie po prostu wykorzystać to, że te pionki są dość słabe. Muszę butelkę zakręcić. Ok, i przeciwnik sobie odszedł. I znowu jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o szachy. Możemy zbić trzy rzeczy. Którą jest najlepiej, którą jest najgorzej? Możemy zbić to. Wydaje mi się, że to jest najgorsze, bo pomimo tego, że atakujemy dwie figury, to on ma wieżę E4 i wszystko mu się broni. Mogę zbić gońca, mogę zbić skoczka. No i właśnie, pytanie: Która, którą figurę lepiej jest zbić? Możecie się zastanowić, zapoznać filmik i, i sami pokminić. Natomiast według mnie dużo lepiej jest zbić tego gońca. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że goniec co do zasady, jest trochę lepszą figurą niż skoczek. Okej, okay, oponent tutaj ma jeszcze widełki, czyli te widełki, o których wcześniej sobie zapomniałem. Natomiast dzięki temu, co zrobiłem wcześniej, no to i tak zostaje z pionkiem więcej. Zagram sobie tutaj, zagram sobie tutaj. Druga rzecz, o której wspominałem, ale nie dokończyłem, bo przeciwnik zagrał skoczek B6, jest to, że teraz zauważcie, że jego skoczek jest trochę taki średni, delikatnie mówiąc. Nie jest to najlepszy skoczek w historii szachów, gdyż jego skoczek nie ma żadnego ruchu, więc ja wolałem pozbyć się tego skoczka, a nie tego gońca. Teraz zagram sobie Hetman C3. O ile nic mi tu nie grozi, ale nie widzę. I ten ruch ma dwie idee za sobą niosące. Po pierwsze, mam przewagę, a jego Hetman jest dość aktywny, więc potencjalnie chciałbym go wymienić ruchem Hetman F6. Po drugie, jak przeciwnik na przykład się podpali, no to istnieje szansa, że podstawi jakiegoś mata. Więc nawet tutaj wieża E6 mogłoby mu się wydawać, że jest gigamądre. Bo wieża E6, bicie i tak dalej. Ok, zdecydował się zagrać Hetman G3. Sensowny ruch. I on cały czas mam wrażenie, że knuje, jak zrobić, żeby zdobyć tego pionka. Mogę zbić. Przeciwnik zbije. Mogę zastawić na niego pułapkę. Tylko ona może nie oddać. Bo po pierwsze myślałem, że zbije i jak przeciwnik zbije, to ja zagram wieża G8 i zwiążę go. Tylko problem jest taki, że jak ja zbiję, to grozi wieża bije E6. I jak ja zbiję, to on, on zbije tutaj. Jak gdzieś odejdę, do koniec końców mogłaby być, mogłyby być kłopoty. Więc żeby się o to nie martwić, zauważcie, lokalizuję, gdzie ja mam problem. Mam problem na tym skrzydle, więc niech mój hetman sobie tutaj wróci, niech wszystko mi się ładnie trzyma. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej sensowne podejście. Pomimo tego, że prawdopodobnie hetman w świecie nie jest tutaj jakimś giga super dobrym ruchem, to z praktycznego punktu widzenia on załatwia mi wszystkie te problemy. Dodam jeszcze, że dalszy plan. Bo jaki ja powinien mieć dalszy plan? Moim dalszym planem będzie. Uaktywnienie figur, które jeszcze nie biorą udziału w akcji, czyli wieża D8. Bardziej sensownego ruchu tutaj się po prostu nie da znaleźć. Może grozić takie wejście. I atak na skoczka. Zauważcie, ten skoczek jest na tyle słaby, że wystarczy atak wieżą, że mogę go zdobyć. Teraz nawet myślę o tym, czy G5 nie jest silną opcją, i chyba jest. I bardzo możliwe, że mogłem to zrobić troszeczkę wcześniej, nawet bo ten skażek się po prostu nie ma gdzie ruszyć. Trochę się obawiałem, w sensie tak jak Wam wspominałem wcześniej, mój król jest osłabiony, więc niekoniecznie chciałem atakować tutaj pionkami od swojego króla, ale koniec końców, no jak mogę coś zdobyć, no to nie powinienem się tak bać. Aczkolwiek trzeba jeszcze rozpatrywać taki ruch, który może być silny. Natomiast mam wtedy jeszcze wieża D5. No wieża D5 się wydaje być jak najbardziej sensowne. Myślałem jeszcze, czy nie wtrącić tego szacha. Oczywiście nie chciałem bić tutaj figury po, bo wieża H5 dostaje mata. Czy no niekoniecznie mata, ale tracę hetmana, ponieważ musiałbym się zasłonić. Natomiast teraz wszystko mi się tutaj trzyma. I muszę przyznać, to ustawienie gońca na E6 było słabe. Miałem bardzo dużo problemów w tej partii, ale w szachach właśnie chodzi o to, że nawet jak macie problemy, to jesteśmy w stanie im jakoś tam zaradzać. Prześmik zagrał ruch F4. No i tutaj mam dużo opcji, w jaki sposób tę pozycję wygrać. Mogę to zbić. Bo zauważcie, że teraz moja wieża przez taki rentgen broni. I to jest chyba najprostsze. Nie ma żadnych szachów oponent. Atakuje mu też Hetmana. Mogłem jeszcze to zbić. Zbić. Ale okej. Okay. Dobra. Więc teraz. Pomimo tego, że znowu, być może to nie jest najlepszy ruch, być może lepiej było dać szacha, to wolę na spokojnie wyrobić sobie przewagę gońca i z jego pomocą po prostu tutaj wygrywać. Mamy pionka i gońca więcej. Nasz hetman wszystkiego tutaj broni, więc teraz muszę uaktywniać resztę figur. Mogę zagrać gońcem. Na mini pułapkę. Jak przeciwnik połasi się na pionka, to dostanie mata w dwa ruchy. Dobra, dostał mata. Zwycięstwo, czternaste zwycięstwo, no nie dzisiaj, ale czternaste zwycięstwo na speedranie. powyżej 2000, także te punkciki lecą do góry. I gramy trzeci raz, gramy trzeci raz kolorem czarnym, gramy z najrzadszym Pepem. <laughs> Okej, okay. no i gramy obronę francuską znowu. No i przeciwnik zapchał, przeciwnik zapchał i zdecydował się zagrać ruch hetman g4, jest to zła decyzja. Ponieważ zauważcie, gdyby tutaj, jak ja bym miał ruch, to bym to, w sensie, wykonałem trzy ruchy i mogę to zbić. Więc dlatego najlepszym ruchem tutaj jest c3. Natomiast jak przeciwnik gra tutaj, to ja to mogę zbić i nagle mamy sytuację, w której przeciwnik, jak to odbije, to oddał mi ruch. Ponieważ on zagrał tak i tak. On zagrał dwa ruchy, chociaż ten jego hetman mógł nawet z d1 atakować. I w, w obronie francuskiej zasada jest taka, że jeżeli możecie zbić, a przeciwnik nie może odbić pionkiem, to zazwyczaj to robicie. Dlatego, że cała siła obrony francuskiej polega na tym, że te dwa pionki, białe, są bardzo silne. No i teraz wyprowadzam resztę figur. Gdy przeciwnik to zbije, to ja to zbiję. Przeciwnik gra jest 3 czyli zdecydował się opluć mojego pionka. No i teraz tak. Grając obronę francuską, jednym z takich podstawowych, Ruchów, o których należy pamiętać, byłoby zagranie F6. Po to, żeby tutaj porozbijać to wszystko, co się dzieje, ten pionek nadal może być silny. Natomiast teraz nie chcę zagrać F6, ponieważ przeciwnik ma Hetman H5, G6, bicie, bicie, bicie. I pomimo tego, że nawet tamta pozycja prawdopodobnie nie byłaby zła, to ja dużo bardziej wolę zagrać ruch F5. Trochę dziwny i nie jest to taka standardowa pozycja, jeżeli chodzi o obronę francuską, no bo przeciwnik oddał mi jeden ruch, natomiast mój ruch F5 ma kilka, kilka plusów. Po pierwsze, zyskuje trochę więcej przestrzeni na, w centrum, po drugie, atakuje Hetmana, po trzecie, zamykam jego gońca, jego gońc już nigdy nie będzie silny, po czwarte, jeśli przeciwnik mi to zbije, to ja uzyskałem to, co chciałem uzyskać po ruchu F6, tylko że grając F5. Ponadto ten pionek zawsze będzie słabością. To jest właśnie pewien paradoks, że nawet ludzie o rankingu 2173, coś mi ta liczba jakby mówiła, ale nie do końca, to nawet tacy zawodnicy bardzo często popełniają dość szybko błędy, jeżeli chodzi o obronę francuską. Bo ten pionek teraz jest bardzo, bardzo słaby. Ok, Hetman G3, ruch którego można się było spodziewać. No i teraz tak, tego pionka nie ma jak mi przeciwnik atakować, więc chcę wyprowadzać resztę figur. I chcę też atakować tego pionka w jakiś sposób, więc gram skoczek E7 z dalszym skoczek G6 i atakiem na tego pionucha. Oponent prawdopodobnie właśnie zrobi roszadę. Ja gram skoczkiem tutaj. Atakuję tego pionka. Oczywiście tak stricte. Nie grozi wzięcie go, aczkolwiek teraz yy, ruch przeciwnika, no dobra, w sumie miałem powiedzieć, że wygląda dziwnie, ale wy, teraz jak tak patrzę, to jest jak najbardziej sensowny. Yy, no i znowu trzeba policzyć trochę wariantów. On chce zagrać H5. Nie mogę zagrać samemu H5, bo stracę tego yy, skoczka. Co mogę więc innego zrobić? Mogę zaatakować tego pionka. No i zagram Hetman C7. I teraz jak nastąpi H5, to ja to po prostu zbiję. Ponadto mój Hetman zaczyna bronić teraz tego pionka, więc teoretycznie mogę, zrobić, mogę sobie wyprowadzić gońca na C5 albo nawet na B4. I jak przeciwnik zagra kiedyś H5, to ja sobie z tym skoczkiem wrócę i ten pionek będzie broniony. Więc chyba zagram po prostu tutaj. Proponuję mu wymianę, no bo nadal mam pionka więcej, więc taka wymiana dla mnie powinna być w porządku. No i teraz sobie tym gońcem wracam. On pewnie zagra H5. Ale wtedy ja mogę wrócić na f8 i wydaje mi się, takim moim okiem, nic mi tutaj nie grozi. Oczywiście będę mieć troszeczkę problemów wynikających z tego, że mój goniec jest słaby i mój skoczek również nie należy do najlepszych. Ale koniec końców mam pionka więcej, więc na luzaku powinienem dać sobie radę wyprowadzić tę resztę figur. Problemem jest ten pionek, więc skoro tak, to chcę zagrać g6. Jak on zbije, to ja zbiję. Otworzyła mi się linia, mogę go próbować nawet matować potem. W sensie to, czysto teoretycznie wyobraźcie sobie, bicie, bicie, on gra tu, ja gram tutaj. Grozi mu mat. I on musi na to realnie uważać. Dlatego on tego nie zbił. Zdecydował się zagrać y, skoczkiem na b 3 Ten skoczek pewnie będzie chciał kiedyś tutaj wejść. Póki co naprawdę przeciwnik poza tym, że zagrał debiut, który jest słaby, to gra dobrze. I Powiem wam zupełnie szczerze, że to jest wielka bolączka wielu osób na tym poziomie, jeżeli ogląda mnie z jakiegoś powodu ktoś, kto ma ranking na przykład 2200 i gra jakieś takie dziadowskie debiuty, to naprawdę czasami, żeby zagrać dobry debiut albo żeby nie dostać totalnie słabego debiutu, to to jest kwestia nauczenia się trzech ruchów, trzech, czterech ruchów, więc lepiej się nauczyć. I nie mieć kłopotów, niż grać takie coś jak przeciwnik. Przeciwnik cały czas stara się mnie atakować. Teraz grozi bicie, bicie i bicie. Więc zagram sobie wieżę na G8. I ja cały czas takimi jednoruchowymi odpowiedziami staram się bronić przed przeciwnikiem. Jeżeli oponent da mi jeszcze dwie szanse, dwa ruchy, to ja będę chciał zrobić tutaj i długa roszada. I oczywiście w żadnym wypadku nie mówię, że ja tę pozycję wygram, bo to wiecie, od zdobycia pionka w debiucie do wygranej pozycji to jest jeszcze kupa gry, ja mogę popełniać błędy, przeciwnik może popełniać błędy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że powiedziało sobie z góry, ja to nie będę się uczył debiutów, zagram coś głupiego i będzie spoko, po czym nagle mają takie właśnie problemy jak mój przeciwnik. Dobra, przeciwnik tutaj zdecydował się zbić. No i teraz tak, logiczniej wydaje mi się, że zbiję goń, bicie gońcem, natomiast wtedy po skoczek D4 mój pionek tutaj będzie słaby, więc zbiję jednak pionkiem. I znowu, ma to swoje minusy, bo teraz jakbym zrobił długą roszadę, no to mój król będzie osłabiony ze względu na otwarcie linii P, ale koniec końców wydaje mi się, że uda mi się tak poustawiać te figury, żeby miało to ręce i nogi. Wierzę C1, więc robię roszadę. Przeźmik pewnie C4 zagra. I teraz trzeba będzie liczyć. W zasadzie powinienem liczyć już ruch wcześniej, ale tak no, dość szybko zagrałem. Mój błąd, ponieważ Król B8, bicie, bicie, i przeciwnik będzie musiał to zbić. Wtedy ja to zbiję. Przeźmik zagra E6. Ja sobie wrócę gońcem. Jeszcze. W nie A nie, on nie może zagrać E6, bo traci tutaj. Okej, okay. czyli król B8, mój plan jest taki, żeby ustawić jeszcze króla na A8, żeby on był bezpieczny. Król B8. Jakie opcje ma przeciwnik? Przeźnik może przepchnąć, może zbić. Jeśli przepchnie, ja gram tutaj i atakuję mu tu no, wszystko jest w porze. Czyli tutaj bicie bicie. Jeżeli przeciwnik mi odda ruch, to ja gram E6, więc on prawdopodobnie chciałby zagrać E6, ale nie może, ponieważ ja zbiję tutaj, więc to wygląda jak najbardziej wszystko sensownie. Nie chciałem tego też bić, powinienem to dodać. Raczej nie chciałem tego bić, bo wyprowadzę mu trochę bardziej wieżę, a mój pionek na C6 będzie słaby. Więc, tak jak to się mówi, materialnie materialnie ja w tym momencie mam plus jeden, a dodatkowo mam parę gońców. Oczywiście pozycja jest pozamykana i cały czas jest takie napięcie. To znaczy, dlatego mówię, dlatego zdecydowałem się na tę dygresję, ponieważ wydaje mi się, że to bardzo często jest problem, który ludzie popełniają. Ten zawodnik, gdyby znał dobrze debiuty, to prawdopodobnie grałby na bardzo dużo wyższym poziomie. Natomiast ze względu na to, że jest taka awersja od tych debiutów bardzo często na pewnym poziomie, to człowiek gra dobre ruchy, ale wychodzi ze złą pozycją na wstępie. Chyba, że to jest jakiś wariant, no ale ja go nie widziałem nigdy w życiu, więc nie sądzę, bo trochę Francuza gram. I trudna decyzja jest przed przeciwnikiem, tak szczerze, bo mój plan jest prosty. Ja będę chciał zagrać tu, być może w którymś momencie ja sobie odejdę gońcem, żeby mój skoczek mógł gdzieś wejść i po prostu będę sobie grać dalej w szachy. Dla mnie im dłużej ta partia potrwa, tym lepiej. Ponieważ im bliżej końcówki, tym mój pionek będzie znaczył znacznie więcej niż to, że przeciwnik ma jakąś tam przewagę w rozwoju, czy że moje figury wyglądają totalnie jak dziady. Natomiast jak ta partia potrwa, to jest dopiero 20. ruch. W 30. ruchu prawdopodobnie moja przewaga wynikająca z pionka więcej, o ile tutaj przeciwnik nie wyprowadzi jakiegoś konkretnego ciosu, będzie znacznie większa niż teraz. Bo ja sobie poprawię figurę tutaj, potem tym skoszkiem wyjdę tutaj. Taki by był plan. No nie wiem, oponent zdecydował się przestać wykonywać posunięcia. Dość dziwne to jest, zobaczymy. Pewnie wytnę część tego, co się tutaj działo. Ok, jednak zdecydował się zagrać ruch Hetman F4. Już się bałem, że, yy, że porzuci partię. No ten ruch mi się trochę nie podoba. Bo po co? Jaka może być idea tego ruchu? Wydaje mi się, że teraz taką logiczną rzeczą, którą powinienem zrobić, jest po prostu zbicie. No dobra, zastanówmy się, czy teraz ten powiedzmy krytyczny wariant, czyli bicie, bicie, to ma sens? Wydaje mi się, o, może mieć sens teraz. No zastanówmy się. Zbije. Przeciwnik zbije. I jakbym chciał zrobić to samo, to wtedy on ma. Nie, nie ma. Bo jak on zagra E6, to ja to bije, Czyli bicie, bicie, bicie. I we wszystkich tych wariantach ja wspominałem, że on musi zbić na F8. Bo wtedy E6 może wejść, ale nadal nie wejdzie, bo jak on ruszy gońcem, no to ja zagram tu, więc bije. Okej, okay, wierzę siebie. Wierzę w siebie. Przeciwnik bije, ja biję. Wydaje mi się, że przeciwnik przeoczył dokładnie to samo co ja. W sensie, że chciałby zagrać w tamten sposób, ale zapomniał, że on musi zagrać gońcem, bo gdyby teraz E6 przechodziło, i to jest to, czego ja się na początku przestraszyłem, no to wtedy, jak ja to zbiję, to on to odbija z szachem. Ok, A4. Więc wprowadzam kolejną figurę. Wchodzę z wierzą tutaj. Skoczek E6 też byłoby ciekawym ruchem, i to był ruch, który powiedzmy na początku chciałem zagrać, tylko że przesłaniałbym sobie wtedy gońca i ten skoczek, ten goniec nie byłby broniony, nie broniłby pionka. No dobra, Hetman dead. Mogę zbić pionka. Jako, że groźbą jest A5, to chyba to po prostu zrobię. Aczkolwiek dobrze jest się jeszcze zastanowić, gdyż. Gdyż tak, po biciu on może w końcu to zrealizować, zagrać E6, ale ja wtedy chyba odejdę, on zagra E7, ja zagram tutaj. Wydaje mi się, że jest to sensowne. Bo nie mam innych ruchów. Jak zagram tu, to A5 jest groźne. Dobra, biję więc. Zobaczymy, czy oponent się zdecyduje na zbicie tego. No zdecydował się. Okej, okay, no i właśnie. I teraz mamy jedną z krytycznych takich pozycji, ponieważ grozi mi bicie. Taka pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to jest ruch Hetman Getrzy, tak na poddymienie trochę, ale to prawdopodobnie nic nie daje, a może daje? No dobra, zastanówmy się. Hetman g3. Przeciwnik nie może tego zbić. Znaczy może, nie może tego zbić. Tu bo jak no, jest związany. Czyli Hetman g3. przeciwnik zbije, ja zagram tu, grożę matę. Przeciwnik da mi szachulca, ja odejdę. To jest takie trochę podejrzane według mnie. W sensie może to działa, może nie działa, ale w zasadzie, no to jak ja mam te trzy pionki więcej prawdopodobnie, około. to po co ja mam się w tym babrać? Lepsze są proste rozwiązania według mnie, więc wolę sobie po prostu odejść końcem. I teraz hetman g3 już może być groźbą. Na przykład wyobraźmy sobie wariant. Hetman h6, hetman g 3 Przeciwnik bije. Ja bije. Szach. On odchodzi. Wieża h4, skoczek h4, hetman h4. Także trochę do policzenia by było. W sumie fajnie jakby to siadło. Dawaj panie rarest pepe. Myślałem na początku, że to jest rarest pope, Co w porównaniu z punktami rankingowymi byłoby dość ciekawym połączeniem. Jeżeli przeciwnik tutaj niczego nie znajdzie, to zauważcie, on tak jakby zainwestował totalnie całą swoją grę pod ok, tutaj też ciekawy ruch. Pod to, żeby mieć tego silnego pionka, po czym okazuje się, że ten pionek wcale taki silny nie jest. No i teraz mam dużo opcji. Pierwsza rzecz, to mogę to zbić. Aczkolwiek to jest takie trochę podejrzane. W sensie, gdyby to był zawodnik ranking 1500, może bym to zbił. Natomiast te, ten goniec bardzo ładnie broni mojego króla. Zauważcie też, że mój goniec drugi ładnie broni króla. No i rzeczą, która mnie bardzo mocno kusi tutaj, to jest taki ruch i po prostu chyba go zagram. Dobra. Hashtag YOLO, tak zwane. Jak przeciwnik to zbija, to ja odbijam piąkiem z F. Będę mieć... U, no dobra. <gryw> Widzicie? Tyle ładnego gadania tylko po to, żeby podstawić Hetmana. W tym speedrunie, powyżej... Jak przekroczyłem barierę 2000 punktów, to podstawiłem już trzeciego Hetmana. Zapomniałem totalnie. Można było to zbić. E, ok, no dobra. Więc zbiję tutaj. Jeszcze się nie załamuję. Oczywiście mam totalnie przegraną pozycję. E, no ale trzeba próbować. Trzeba próbować. Teraz, gdyby tego pionka nie było, widzicie? Czyli przeciwnik zainwestował w tego pionka i dzięki temu, że, że jego przeciwnik niestety nie zauważył, że grożą widełki. To. Odda, odda. Oj, Tomeczku, Tomeczku. E, no, no dobra, wyprowadzam resztę figur. Mój plan jest taki, żeby zdobyć jakaś tego pionka. Prawdopodobnie się nie uda, ponieważ biorąc pod uwagę, że przeciwnik cały czas gra dobrze stosunkowo, no to właśnie będzie w stanie rozwinąć taki matowy atak. No i po prostu przegram partię. Jeszcze zagram tutaj, żeby niby obronić, ale po tym ruchu najnormalniej w świecie się poddam. Także, no widzieliście. Podstawka 9-5 wleciał. Spróbuję zrobić analizę partii, ale pewnie będę musiał zmienić scenę. Ok, scena zmieniona i zobaczymy. Mi się wydaje, że tutaj będzie cały czas moja przewaga, a następnie do podstawienia Hetmana zacznie się jego przewaga. Ok. Jednak według komputera w ogóle, tutaj, gdzie ja uważałem, że jest super git, to po e wow! I skoczek... No to mogę powiedzieć jedynie tylko, że szacun dla przeciwnika, bo... bo zagrał super partię. Zauważcie, mi się wydawało, że ja cały czas tutaj jestem OK. Natomiast on w tym momencie... OK, według komputera po ruchu H6 jest plus 2,5, pomimo tego, że mam pionka więcej. No to naprawdę. Widzicie, widzowie? I dlatego właśnie nie lubimy komputerów, ponieważ ja uważam, że cały czas tutaj mam przewagę. A się okazuje, że komputer komputerem wie, wie swoje. Także no zła partia z mojej strony w takim razie wygląda na to. No ale cóż, przynajmniej będzie na tytuł. Także yy, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Szczególnie ta ostatnia partia była giga ciekawa. Chyba najciekawsza w ogóle w yy, Natomiast ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!